Siema kochani, 14 marzec, 5 rano, zobaczcie, myję moje rodzinne Porsche i co, i lecę na miasto, już tak długo kręcę, że światło mi przygasło, trzeba wrzucić monetę, to ruszam do mycia, hejka, zaraz się spotkamy. Dobra kochani, Porsche umyte, lecę na miasto, tak jak mówiłem, 5 godzina, zobaczcie. Autobusy, nawet policja o 5 rano lata patroluje, także chwała im za tym, za to na służbie. Zobaczcie, pięknie, piękna Bydgoszcz, co tu można więcej powiedzieć. Dobra, gołąbki, lecę na miasto, bo ja taki nocny Marek, w sumie wszyscy wstają o 5 rano. Także zobaczę, jak wygląda miasto o 5 godzinie, może 5:20, a jak depnę dobrze, tylko żeby ci niebiescy mnie nie znaleźli, gdzieś tam po drodze nie złapali, a jak depnę dobrze, to w 10 minut tam będę, hejka. Dojechałem, słuchajcie, jasno się zrobiło w ciągu 30 minut, bo posiedziałem w samochodzie, bo mi się pamięć skończyła. Także zajęło mi to trochę usuwanie mojego telefonu. Zobaczę tylko, czy parkingi są darmowe. W sumie powinny być, jako obywatel Polski w niedzielę zaparkować na mieście. Słuchajcie, wyświetlacz nie działa. Także nie płacę. Od poniedziałku do piątku, no to słuchajcie, niedziela jest nasza. Dobra, tu generalnie zatrzymam, bo nie wiem, czy w ogóle mnie widać w tym telefonie, bo po prostu musiałem go wyciągnąć z tego sticka i zaraz dokleję coś. Dobra, widać mnie. No to lecę na miasto, trochę pogadać sobie, samemu bardziej pokrzyczeć, bo mikrofon jest daleko. Zobaczcie, co tutaj na mnie czeka. O! Hulajnoga! Ale bym się gaznął, wam powiem szczerze. Tylko jestem tak zacofany, że po prostu nawet nie wiem, jak to uruchomić. Znaczy uruchomić to bym wiedział, ale nie wiem, jak ta aplikacja działa i ten. Ale jednego dnia to ogarnę, wskoczę na taką hulajnogę i tutaj tym pięknym pomostem się gaznę z samego ranca, co? Fajnie jest, co? Powiedzcie sami. Polska, kochani. No, mógłbym powiedzieć, to nie Anglia, ale w Anglii też było fajnie, ale nie ma jak to u siebie. Widzieliście coś takiego kiedyś? To macie okazję obejrzeć sobie w Bydgoszczy. Słuchajcie, no to lecimy, zaczynamy opowiadanie. Co u mnie generalnie słychać? Słuchajcie, tej wypłaty nie było. Ta wypłata będzie w poniedziałek. Także wszystko wam powiem o tych zarobkach. Ale o czym chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć trochę o popularności. W sumie tak, jaka popularność? Kim ja jestem? Zwykłym typkiem, który był za granicą 14 lat, przyjechał do Polski i nie może się odnaleźć. Ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, jakaś tam popularność jest, ludzie mnie rozpoznawają. Jakiś tam widzów swoich się ma. Także to jest fajne. A powiem wam taką historię. Ale tu echo będzie. Nie wiem, czy tu ludzie śpią, zaraz ktoś wyjdzie i będzie krzyczał: spadaj stąd, pijaku. Słuchajcie, sytuacja z wczoraj, z 13, w pracy byłem w sobotę. No i tam sobie tam pakowałem, robiłem na magazynie, a jak wiecie lub nie wiecie, to jest też sklep. Drzwi były otwarte, no i nagle słyszę: cześć Emil! Mówię, o kurczę, to na pewno ktoś, kto mnie znalazł po prostu na kanale. No i co? I mnie woła. Ja sobie myślę tak: dobra, wszystko fajnie, tylko jest jeden minus, bo tam u mnie nikt w pracy nie wie, że ja nagrywam. To teraz tak. Podbiłem się przywitać. Bardzo w porządku chłopacy. Dwóch chłopaków mnie zawołało. Przywitaliśmy się. W sumie to wyszło tak, jakbyśmy byli kolegami, no bo co, zawołał mnie po imieniu, nie powiedział:
generalnie przy moim szefie, że widzi jak tam nagrywam i tak dalej, także... Dlaczego ja nie powiedziałem w pracy, że ja nagrywam? No bo słuchajcie, generalnie chciałem być taki anonimowy, no chciałem być normalnie traktowany jak wszyscy. A wiecie, jak nagrywasz, to może wiecie, może będą inaczej jakoś do tego podchodzić. No tak może być, że po prostu będą inaczej do tego podchodzić, nie będzie można tego wszystkiego ocenić tak jakby realistycznie, jakie jest życie. Dlatego nie powiedziałem, że nagrywam, jestem normalnym człowiekiem i wszystko w temacie. Ale no co, przywitaliśmy się. Generalnie później zeszliśmy na magazyn wydać jeszcze tam taki towar. Także nikt tam w pracy się nie kapnął, że nagrywam. I bardzo dobrze, po co mam o tym mówić. No ale jeszcze najlepsze to było to, że przy wyjściu, jak już wyszli, już zapłacili jeszcze, słyszę, bo ja już się cofnąłem na ten magazyn i słyszę, nie? Do mojego szefa mówi, a możemy sobie zrobić zdjęcie z Emilem? Mówię, o kurczę. No dobra, no to wbijam się na ten, no bo się generalnie zapytał, no bo ja w pracy byłem. No to co, wbijam się na ten sklep. Fotkę sobie strzeliliśmy, pozdrawiam was chłopacy. Wiem, że mnie oglądacie. Super, że zawołaliście, że jesteście otwarci, jesteście bardziej wyluzowani niż ja. Także elegancko. Dopiętwam nie dorastam, ale też taki będę. Słuchajcie. No i to na tyle tam taki temat, taki, że jakby... Tak jakbym mógł powiedzieć, że ukrywam te nagrywanie. No po prostu nie rozpowiadam. Idę, nagrywam, mówię o życiu i wszystko w temacie, nie? Jak wiecie, już Magda też nagrywa, bo jednak ona opowie o czymś innym. Magda to moja dziewczyna od 20 lat, kto by nie śledził tego kanału. No i słuchajcie, wybiłem się trochę z rytmu, bo ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Albym poszedł sobie na taki fajny pomostek, gdzie tam kłódki się przyczepia dla zakochanych i one tam sobie są. Także tam chyba się przejdę. Ale o czym jeszcze chciałem powiedzieć? No słuchajcie, generalnie o czym wam nie mówiłem, a jeden widz mi zarzucił, że kłamie, nie? Także wkleję wam najlepiej te zdjęcie, zobaczcie co napisał. No bo tak, bo co z tą popularnością? Jestem zwykłym człowiekiem i żadnej popularności nie powinienem tak naprawdę mieć. Wrzuciłem parę filmów na internet, chyba 13. No ale taki jest bardzo duża oglądalność, bynajmniej w moim mniemaniu, no bo jak już mówiłem, jestem zwykłym człowiekiem. Ale wiecie, ten ktoś mi zarzucił, że ja gram. Gram dlatego, bo nie wspomniałem, że gazety o mnie piszą. No słuchajcie, no nie wspomniałem, że gazety o mnie piszą, no bo dlaczego miałbym to robić? No to wspominam teraz, że gazety o mnie piszą. Gazety, przepraszam. Gazeta, która to jest Polish Express, która wychodzi w Wielkiej Brytanii. Chyba ona wychodzi tylko w Wielkiej Brytanii. Także chyba już trzeci artykuł o mnie piszą, o moim życiu. Także może też dlatego nawet kanał się rozwinął. Nie wiem dlaczego ludzie mnie oglądają, czy ta gazeta pisze, czy po prostu chcą mnie oglądać. Bo mówię jak jest. Co czuje emigrant? No bo generalnie no co? No, mówię co czuję i wszystko w temacie, nie? Także to tak się jakoś rozwinęło, że w 2 miesiące mam ponad 1 000 000 wyświetleń. Co prawda mój pierwszy film wszedł chyba 10 miesięcy temu, ale się nic po prostu nie działo, nie? Także no jest jakaś oglądalność i bardzo dobrze, no co? No, jeżeli według mnie, jak patrzą na mnie, to mogą sobie podjąć jakąś tam decyzję, czy wracać, czy nie wracać, no to bardzo dobrze, nie? Słuchajcie, następna maszynka. Światła pogasły. Czyli już się robi jasność, nie? Idę sobie zobaczyć tam, jeżeli już jestem na mieście, to się tam przejdę. O, sobie się jeszcze tu wbiję.
rzadko się wbijam na miasto, ale mówię teraz tak, no bo tak, z Anglii jak była tam jakaś godzina, nieraz druga w nocy, trzecia, pierwsza, no różnie tak jest ze mną. Jeżeli spać nie mogę, się obudzę, to też wstawałem i sobie na miasto szłem, tylko że u nas tam w Sudbury było w Anglii malutkie miasteczko, no to sobie się przeszedłem tam wokół komina i popatrzałem i oddychałem, czułem, że żyję. No i tutaj generalnie zostało mi to samo, nie? Nieraz w nocy gdzieś wyjdę, no teraz jest w sumie nad ranem, to nie noc, nie? Wstać o 5 godzinie i się przejść, popatrzeć, jak wygląda rynek w Bydgoszczy. Proszę bardzo. Żywej duszy nie ma. Tu jest jakiś pan. Ciekawe, jakbym tak krzyknął, czy by powychodzili. Ej, chodźcie się napić ze mną! Dobra, napić, bo mi znowu zarzucicie. Zarzucicie mi coś, że piję, albo wiecznie alkohol na moich filmach jest. No jest, no co wam mogę powiedzieć? Jak czasami w tej Polsce nie można się odnaleźć, no to alkohol też trzeba po niego sięgnąć. Wszystko jest dla ludzi, nie? Byleby nie po narkotyki. O, zobaczcie, ktoś chce sprzedać 62 metry tam u góry. Kurczę. Zamieszkać w centrum Bydgoszczy? Niezła faza. Ciekawe, jakby to było. Nigdy nie mieszkałem. Ciekawe, czy hałasy słychać, czy rozruby jakieś są. No dobra, słuchajcie, kochani, idę na ten most. Muszę go znaleźć, bo nie wiem, w jakiej alejce jestem. Bo zawsze szłem generalnie głównym ulicą. No to wyłączam i zaraz dokręcę hejka. No dobra, tutaj generalnie włączyłem ponownie kamerę. Znalazłem ten mostek. Znalazłem, tak jakbym go szukał, ale cienko tych kutek. Pamiętam, jak tu byłem ostatni raz z Magdą, to tu było wszystko normalnie w tych kutkach, ten cały pomost. A teraz wszędzie luki. Oni chyba je pościągali, żeby obciążenia nie było, no bo jednak jak każdy zawiesi tą kutkę, no to chociaż mogę się mylić. 2016, 2012, no to nie, no to nie ściągnęli tych kutek. Wiszą już, jak tam jest 12, no to jest 9 lat, jakby nie patrzeć. A po prostu mi się wydawało, może, że jest ich więcej. A chyba, że tam przy końcu, tutaj może jest więcej. Zobaczcie. Kutki dla zakochanych. Jak ktoś tutaj był i przywalił kutkę, to dajcie komentarz. Trochę was tutaj, kochani, jest. To zobaczę przynajmniej, jaki zasięg będzie. Czy typowo byśmy się... Komentarz wyczytam, że tu wisi wasza kutka w Bydgoszczy, na tym mostku. Są przeróżne. Może kogoś bym nakręcił kuteczkę przy okazji. Zobaczcie, tak Bydgoszcz wygląda. Tak, kochani, Bydgoszcz nasza wygląda. Zapraszam was serdecznie. Jest ładna. W sumie jest piękna. No dobra, co bym mógł tutaj jeszcze wam dopowiedzieć, kochani? Może nawiążę troszeczkę do tej budowy. Wiecie, że ten kanał miał generalnie być o budowie i niektórzy może mnie zasubskrybowali z tego względu. Ruszy ta budowa, kochani, ruszy ta budowa. Też już jestem troszeczkę wkurzony. No bo słuchajcie, dom się buduje nie wiem ile, no pół roku, rok czasu, no ale na pozwolenie się czeka już pół roku. Ja generalnie czekam, tak? Jakbym mógł tak powiedzieć. Także troszeczkę paranoja, jeśli chodzi o to. Wiem, że urzędnicy muszą dobrze posprawdzać, żeby wszystko było zgodne. No ale kurczę, słuchajcie. Nie mówię, że urzędnicy tak długo papiery trzymają, no ale jednak ten cały proces tego, miało być to wszystko zrobione, miało być uproszczone, mówili, na zgłoszenie, na to. Co prawda ja nie robię na żadne zgłoszenie, tylko na pozwolenie o budowę, bo nie chcę, żeby tam coś było. Nie znam się nawet na tym, także wolę o pozwolenie na budowę. Słuchajcie, generalnie, no co wam mogę powiedzieć?
za niecały miesiąc powinniśmy ruszyć. Dostałem takie pismo, no że już jest generalnie, wszystkie dokumenty są złożone. No i właśnie ileś tam oni mają czasu na wydanie tego pozwolenia. No także też czekamy z niecierpliwością. Docelowo mieliśmy się budować i się cieszyć naszym domem, ale jednak widzicie, wszystko trwa długo, nie? Także po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Kurczę, zobaczcie ile ptaków. Ja wam powiem tak, jakbym miał chleba, to z chęcią bym im tutaj dał, żeby przyleciały, bo w Anglii było kiedyś tak, że jak rzucałem ten chleb do góry, to się ptaki latały w kółko mnie, w koło, i normalnie w locie te okruszki ode mnie brały. Nakręciłem to kiedyś, ale nie wiem, czy mam ten film na dysku twardym, bo to jednak w Anglii to było, także, ale fajnie, jakbym miał takie wideo, to bym tutaj puścił, bo coś niespotykanego dla mnie nawet to było. Kurczę, mówi, jakby się w kolejce ustawili za chlebem. O, dobra, to słuchajcie, przywitam się jeszcze z kumplem. Cześć stary, co słychać? Mówi, że w porządku, podoba mu się Bydgoszcz. Także elegancko, porozmawiałem sobie z nim. No bo co? Na to wychodzi, że to w tej chwili jedyny człowiek, którego spotkałem po drodze. Bynajmniej tutaj na dole, idąc dołem. Wbiję się jeszcze do góry. Zobaczę, czy z kimś dwa słowa zamienię. O 5:30 rano. No i z nikim. Z nikim słowa nie zamienię dzisiaj. Ale hulajnoga dalej na mnie czeka, przypomina o sobie. Także nie, bez kitów walnąłbym się na tym z chęcią, nie? Także chyba... No dzisiaj tego nie zrobię na pewno, nie? Ale przy najbliższej okazji. Słuchajcie, zawijam się pomalutku do domku, jadę do rodzinki, budzić ich i przypomnieć im, że jesteśmy w Polsce, że nie śpimy, tylko lecimy. Także pozdrawiam, hejka, do następnego filmu. A słuchajcie kochani, dotarliście do końca, proszę o łapeczkę i generalnie co, odwiedźcie Magdy kanał, zmotywujcie dziewczynę, co ona tam uczy się nagrywać, dla mnie troszeczkę bez ładu, bez składu, ale też nie zawsze tak mówię, także co, podeślę link do jej kanału, dam w opisie, a generalnie jej kanał jest pod nazwą Vlog z życia. Także wbijcie się kochani, będziecie dostawać no po prostu informacje takie, których ja wam nie puszczę, no bo każdy inaczej coś się wypowie, czy ja, czy ona, i inaczej to nagramy, także no to co generalnie, przypomniałem się, że żyję, bo budowa nie rusza i pozdrawiam was, trzymajcie się gołąbki, hejka.